Cześć, dzień dobry. Pewnie słyszeliście już, że jakiś tam obrazek został sprzedany za 69 milionów dolarów. Później, a może wcześniej, sprzedano też tweeta za kilka milionów dolarów, mem za kilka milionów dolarów. No i tutaj rodzi się zapewne pytanie w waszych głowach, po jaką ciężką chorobę ktoś miałby kupować obrazek, który można sobie po prostu zapisać na dysku i go mieć. No właśnie, ale czy wtedy będziecie posiadać ten obrazek, w sensie będziecie jego właścicielami? Nie do końca. A jak to się dzieje, że można stać się właścicielem memu i nie tylko, bo również chociażby utworu w formie MP3 czy innym pliku muzycznym, to wyjaśnię w tym materiale. Temat, na który dzisiaj rozmawiamy, to NFT, czyli Non-Fungible Token. Czyli token niewymienialny, chociaż tutaj bardziej pasuje moim zdaniem określenie niepodzielny. To jest token, który nadaje cyfrowemu dobru identyfikator, również właściciela, a wszystko jest zapisane w sieci blockchain. Samo pojęcie blockchain jest dosyć złożone, dlatego postaram się bardzo szybko i bardzo takim prostym językiem wyjaśnić, co to jest i w ogóle o co w tym chodzi. A zatem w blockchainie zapisane są kryptowaluty. Pewnie już o tym słyszeliście. Blockchain to jest taka swoista sieć, w której funkcjonują komputery różnych użytkowników. No i te komputery właśnie potwierdzają chociażby transakcje tych kryptowalut. Jeżeli ja przeleję sobie bitcoina do użytkownika B, no to ileś tam komputerów zapisze tę informację i będzie w stanie potwierdzić, że bitcoin z mojego konta, tego portfela bitcoinowego został zabrany i został przekazany do portfela użytkownika B. Z NFT jest podobnie, ponieważ tutaj jakby, jeżeli ja przekazuję powiedzmy prawa własności do danego obrazka chociażby, no to blockchain zapisuje to, że te prawa zostały przekazane z mojego konta na konto użytkownika B, a użytkownik B przekazał mi w zamian jakąś kwotę powiedzmy w kryptowalutach, na przykład Ethereum. I wiem, że trudno zrozumieć jest to wszystko, że po co to się tak naprawdę dzieje, ale posłużę się takim bardzo prostym przykładem, który może nie bezpośrednio oddaje sens rzeczy, ale dobrze obrazuje, po co w ogóle miałby ktoś kupować takie rzeczy w formie tokenów NFT. Otóż 20 lat temu powstał iTunes, czyli serwis do kupowania cyfrowych piosenek. No, w tamtym czasie, czyli te powiedzmy w Polsce, tak powiedzmy 15 lat temu może troszeczkę wcześniej, piosenki słuchaliśmy sobie na wrzuta.pl albo ściągaliśmy sobie z jakiegoś, wiecie, serwisu peer-to-peer typu Emule i tak naprawdę dosłownie mogliśmy, bo prawo autorskie pozwalało ściągać takie rzeczy na własny użytek. No i tutaj pojawia się iTunes i ja osobiście zachodziłem w głowę, po co ja miałbym wydawać 2 dolary na piosenkę, którą mogę sobie po prostu odsłuchać w sieci. Ale później zrozumiałem, że tak naprawdę chodzi tutaj o ten sens posiadania jakiejś oryginalnej wersji danego utworu. Czyli dostawaliśmy utwór za 2 dolary, oryginalny utwór, wraz z certyfikatem wydanym przez iTunes dotyczącym oryginalności tego utworu. Więc można rzec, że ten certyfikat oryginalności był ważniejszy od samej piosenki. I wiecie, no fajnie po prostu się słuchało oryginalnego utworu, wiedząc, że te pieniądze poszły do właściciela, które wydałem. No i po prostu się przyjemniej słuchało tej oryginalnej piosenki, prawda? No i myślę, że jeszcze takim bardziej oczywistym przykładem są dzieła sztuki. No i jeżeli sobie wpiszecie w Google Mona Lisa albo Dama z gronostajem, no to się okaże, że możecie sobie kupić taki obraz za 300. No właśnie, ale kupicie sobie za 300. Tak, kupicie sobie za 300, tyle że reprodukcję tego obrazu. Będziecie mogli sobie powiesić taką damę z gronostajem na ścianie, ona będzie wyglądała ładnie, ale czy będziecie mogli powiedzieć sobie i innym, że jesteście właścicielami damy z gronostajem? No nie. To samo się tyczy o Monalizy, tak? Monaliza bezpiecznie sobie dalej wisi w Luwrze. Możecie sobie kupić reprodukcję, powiesić sobie na ścianie, ale nie będziecie mogli powiedzieć, że oryginał należy do Was. I tak samo nie będzie on miał takiej wartości kolekcjonerskiej, tak? No bo tak naprawdę kto będzie chciał od Was kupić reprodukcję Monalizy, skoro będzie mógł sobie kupić nówkę po prostu na Allegro czy gdzieś tam. Albo jeszcze łatwiejszy przykład, no to banknoty. Przecież możecie sobie wpisać w Google banknot 10 zł, sobie go wydrukować
i powiedzmy zmienić w pralce, żeby wyglądał lepiej, no ale czy on będzie miał wtedy wartość, czy będzie oryginalny, czy będzie służył jako środek płatniczy? No nie. Będzie po prostu papierkiem, który wygląda jak 10 zł, ale nie będzie miał żadnej wartości. I jakby we wszystkich tych trzech przypadkach najważniejsze jest to, że jest ktoś, kto jest w stanie potwierdzić oryginalność tego zakupionego cyfrowego dobra. W pierwszym przypadku jest to iTunes. iTunes po prostu potwierdza, że utwór, który kupiliście za 2 dolary, jest oryginalny. W drugim przypadku za oryginalność Monalizy poświadczy Louvre, czy jeszcze jakieś instytucje kultury. No a w trzecim przypadku, czyli banknotów, potwierdza to Narodowy Bank Polski. I tak samo jeżeli chodzi o NFT, to to, że dany NFT jest oryginalny, potwierdza blockchain, czyli właśnie komputery użytkowników. Można więc rzec, że jeżeli wystarczająco dużo użytkowników potwierdzi i dogada się, że dane cyfrowe dobro, czyli tak dla uproszczenia powiedzmy, że dany obrazek, jeżeli dana liczba użytkowników umówi się, że ten obrazek jest oryginalny, że ma właściciela, to tym samym ten obrazek zyskuje właśnie ten identyfikator własności i wartość kolekcjonerską, ponieważ coś jest oryginalne, tak? To może znaleźć się ktoś, kto będzie zainteresowany zakupem tego obrazka. Wiecie, to jest trochę jak z chociażby ze znaczkami pocztowymi. Znaczki pocztowe możecie sobie znaleźć w sieci, natomiast są ludzie, którzy kupują te znaczki i zbierają je do kolekcji i mogą się potem poszczycić, że mają jakiś oryginał z lat 70. na przykład, powiedzmy. I te znaczki dla kogoś są warte i one na tej wartości zyskują. Tak? No, dla mnie nie mają żadnej wartości, ponieważ ja się tym nie interesuję, ale znajdzie się ktoś, kto na pewno byłby w stanie zapłacić za takie, no, takie luksusy, powiedzmy, duże pieniądze. Co ciekawe, ta technologia NFT nie jest jakoś tam zupełnie nowa, bo już tam powiedzmy w różnych formach pojawiała się od lat, nie było niespecjalnie głośno, ale gdzieś tam w odpowiednich środowiskach te informacje krążyły. No i takim dobrym przykładem jest stronka z wirtualnymi kartami kolekcjonerskimi z podobiznami Pepe de Froga. To była stronka założona w 2016 roku. Tam było ileś tych kart kolekcjonerskich i ludzie kupowali po prostu właśnie prawa do własności każdej z nich. No jedna z takich kart, to była karta Homera Simpsona de Froga, Pepe de Froga, i ona poszła za 39 tysięcy dolarów chyba, zdaje się, i to była sprzedaż no, kierowana do inwestora, to znaczy inwestor ją kupił, a nie jakiś tam fan Simpsonów. Właśnie z myślą o tym, że kiedyś ta karta będzie dużo warta, tak? To jest taki przykład, który najczęściej się pojawia właśnie w omówieniach tej technologii NFT, bo to też dobrze obrazuje właściwie sens kupowania czegoś wirtualnego. I co ciekawe, każdy może sobie stworzyć swoje własne NFT. Takich kreatorów do tworzenia jest pełno w sieci, są bardzo wygodne. No i tutaj też to oczywiście rodzi pewne pytanie, mianowicie skąd ja mam mieć pewność, że ten obrazek, który kupuję, faktycznie jest oryginalny, no bo ja też mógłbym sobie wrzucić, powiedzmy, mema z internetu i na jego podstawie zrobić NFT, nikt tego nie pilnuje. No właśnie chodzi o to, że tutaj po pierwsze o to musi zadbać sam właściciel danego obrazka, dajmy na to mema, a po drugie my musimy zrobić research. Jest chociażby mem Disaster Girl, to jest dziewczynka, która patrzy w obiektyw aparatu i ona stoi na tle pożaru domu. Musicie kojarzyć ten obrazek, on był bardzo popularny. I jakiś czas temu ten obrazek został sprzedany za jakieś ogromne pieniądze. I został sprzedany właśnie przez ojca tej dziewczyny, którą on sfotografował. Więc jakby wiecie, no, w takim wypadku to wygląda tak, że właścicielem mema jest osoba, która no, nie ta, która rozpowszechniła to, tylko ta, która zrobiła go. A zdjęcie zostało zrobione przez ojca, a nie jest córka, więc jakby w świetle praw autorskich właścicielami tego zdjęcia są właśnie oni, tak? No i oni sprzedali to, wystawili to na aukcji, to zdjęcie jako NFT. Ludzie potwierdzili, że to są te osoby, więc poszło, tak? Jest jeszcze jeden problem związany z NFT, a mianowicie to, że wiecie, to są cyfrowe dzieła sztuki, a każde dzieło sztuki, również fizyczne, może zostać po prostu zniszczone. Tak samo w przypadku cyfrowych dóbr, na przykład jeżeli ktoś sprzedaje zdjęcie, które zostało opublikowane na Instagramie, no to sprzedaje je pod konkretnym adresem URL, tak? Ale załóżmy, że za 20 lat Instagram przestanie istnieć, a wszystkie zdjęcia z tego serwisu znikną.
no to jeżeli będziemy mieć token NFT, którego kupiliśmy sobie właśnie za 69 milionów dolarów, to może się okazać, że mamy token, mamy samą token i ten certyfikat posiadania tej rzeczy, ale ta rzecz już nie istnieje, ta rzecz znikła po prostu z sieci. To wiecie, jakby dobre pytanie, co się będzie potem działo z takimi tokenami. Kto wie, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby one jeszcze bardziej zyskały na wartości. Niestety, ale nic mnie już obecnie nie zdziwi. I to by było tyle, jeśli chodzi o temat NFT. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam to najprościej, jak się tylko da. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam, po co ludzie chcieliby kupować po prostu cyfrowe obrazki i inne cyfrowe dobra. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Kto wie, może jeśli pojawią się kolejne pytania, to zrobimy w przyszłości jeszcze jakiś materiał na ten temat. A tymczasem się żegnam. Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie. Cześć.